Tekst manny na 19 września. Uświęć ich przez prawdę Twoją, Słowo Twoje jest prawdą. Ewangelia Jana, rozdział 17, werset 17. Komentarz parauzyjny. Nasz Pan zawsze łączy postęp i rozwój naszego duchowego życia z przyjmowaniem i okazywaniem przez nas posłuszeństwa prawdzie. Każde dziecko Boże powinno wystrzegać się nauk które utrzymują, iż stoją ponad Słowem i że Chrystus lub Duch Święty przemawia do tak zaawansowanych chrześcijan niezależnie od Słowa Bożego. Taki stan rozwija duchową pychę i chępliwość oraz pozbawia mocy ostrzeżenia i napomnienia świętych pism, ponieważ zwiedzione jednostki myślą, że mieszka w nich wyższy nauczyciel. Szatan korzysta z tych złudzeń, zniewalając ich do czynienia jego woli. Reprint nr 3250. Komentarz epifaniczny. Uświęcenie odłącza człowieka od grzechu, błędu, samolubstwa i światowości, a przeznacza do służby panu. Prowadząc swoje dzieło, uświęcenie utrzymuje naszą wolę martwą. Składa w ofierze nasze ciało Panu i czyni nasz charakter podobnym do Jego charakteru. Słowo uświęca nas najpierw przez wypracowywanie w naszym sercu poświęcającej wiary i miłości, przez co uzdalnia nas do przedstawienia siebie Panu jako ofiar. Kontynuuje to dzieło przez zapoczątkowanie w nas nowego serca, umysłu i woli. A także przez uzdolnienie nas do poświęcenia się na śmierć, utrzymując naszą ludzką wolę martwą, a boską wolę żywą w nas. Następnie pobudza nasz wzrost, oczyszczając, wzmacniając i równoważąc nas. Więczy ten proces udoskonaleniem nas, a wszystko to przez służbę Jezusa. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Jeremiasza rozdział pierwszy werset piąty Pierwej niżelim Cię utworzył w żywocie, znałem Cię, a pierwej niżeliś wyszedł z żywota, poświęciłem Cię, za proroka narodom dałem Cię. Dzieje apostolskie rozdział dwudziesty szósty wersety siedemnasty i osiemnasty Wyrywając Cię od tego ludu i od pogan, do których Cię teraz posyłam, ku otworzeniu oczu ich aby się nawrócili z ciemności do światłości, a z mocy szatańskiej do Boga, aby tak wzięli odpuszczenie grzechów i dział między poświęconymi przez wiarę, która jest w mnie. Rzymian rozdział 15, werset 16. Na to, abym był sługą Jezusa Chrystusa między Pogany, świętobliwie pracując w Ewangelii Bożej, aby ofiara Pogan stała się przyjemna, Poświęcona przez Ducha Świętego. Pierwszy Koryntów rozdział pierwszy, wersety drugi i 30 Zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na wszelkiem miejscu, i ich, i naszym. Lecz z niego wy jesteście w Chrystusie Jezusie który się nam stał mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem. Rozdział 6, werset 11. A takimiście niektórzy byli, aleście omyci, aleście poświęceni, aleście usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa i przez ducha Boga naszego. Galatów rozdział drugi werset 20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. A żyje już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus, a to że teraz w ciele żyje, w wierze Syna Bożego żyje, który mi umiłował i wydał samego siebie za mnie. Rozdział szósty werset czternasty Ale ja, nie daj Boże, abym się miał chlubić, tylko w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego mi jest światu krzyżowane, a ja światu. Efezów rozdział pierwszy wersety trzeci i czwarty Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił wszelkiem błogosławieństwem duchownym w niebieskich rzeczach w Chrystusie, jako nas wybrał w Nim przed założeniem świata, abyśmy byli świętymi i nienaganionymi przed oblicznością Jego w miłości. Rozdział trzeci, werset dziewiętnasty. I poznać miłość Chrystusową przewyższającą wszelką znajomość, abyście napełnieni byli wszelaką zupełnością Bożą. Rozdział czwarty, wersety siódmy. I od dwunastego do szesnastego. Lecz każdemu z nas dana jest łaska według miary daru Chrystusowego. Ku spojeniu świętych, ku pracy usługiwania, Ku budowaniu ciała Chrystusowego, a iżbyśmy się wszyscy zeszli w jedność wiary i znajomości syna Bożego, w męża doskonałego, w miarę zupełnego wieku Chrystusowego, abyśmy więcej nie byli dziećmi, chwiejącymi się i unoszącymi się każdym wiatrem nauki przez fortel ludzki i przez chytrość podejścia błędem. Ale szczerymi będąc w miłości. Rośnijmy wonego we wszystkim, który jest głową, to jest w Chrystusa, z którego wszystko ciało przystojnie złożone i spojone we wszystkich stawach, przez które jeden członek drugiemu posiłku dodaje przez moc, która jest w każdym członku, według miary jego, wzrost ciału należący bierze ku budowaniu samego siebie w miłości. Rozdział 5 Wersety od 25 do 27 Mężowie. Miłujcie żony wasze, jako i Chrystus umiłował Kościół i wydał samego siebie za niego, aby go poświęcił, oczyściwszy omyciem wody przez Słowo, aby go sobie wystawił chwalebnym Kościołem, nie mającym zmazy albo zmarszczku, albo czego takiego ale iżby był święty i bez nagany. Kolosensów rozdział drugi werset 11, w którym i obrzezani jesteście obrzezką nie ręką uczynioną, to jest zewlekłszy ciało wszystkich grzechów ciała przez obrzezkę Chrystusową. Pierwszy Tesaloniczan rozdział 4 wersety 3 i 4. Albowiem ta jest wola Boża, to jest poświęcenie wasze żebyście się powściągali od wszeteczeństwa a żeby umiał każdy z was naczyniem swojem władać w świętobliwości i w uczciwości rozdział 5 werset 23 a sam bóg pokoju niech was zupełnie poświęci a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą bez nagany na przyjście pana naszego Jezusa Chrystusa Zachowane. Drugi Tesaloniczan rozdział 2 werset 13 i 14. Lecz my powinniśmy Bogu dziękować zawsze za was, bracia umiłowani od Pana, iż was Bóg od początku wybrał ku zbawieniu w poświęceniu ducha i w wierze prawdy, do czego was powołał przez Ewangelię nasze ku dostąpieniu chwały Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Drugi Tymoteusza, rozdział drugi, werset 21 pierwszy. Jeśliby tedy kto samego siebie oczyścił od tych rzeczy, będzie naczyniem ku uczciwości, poświęconym i użytecznym Panu, do wszelkiej dobrej sprawy zgotowanym. Żydów, rozdział drugi, werset jedenasty. Bo ten, który poświęca i ci, którzy bywają poświęceni, z jednego są wszyscy. Dla której przyczyny nie wstydzi się ich braćmi nazywać Pieśni 49, 4, 47, 78, 196, 198, 267 Wiersze Brzasku, 114, Mistrzu, mów Lektura uzupełniająca w Strażnicy Reprint numer 5319: Pytania, co ten tekst oznaczał dla mnie w tym tygodniu, w jakich okolicznościach, z jakimi wynikami. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.